Nawet będąc zepsutym, kombinezon próbuje utrzymać mnie przy życiu. Wydobywa wodę z mojego moczu, żebym mógł pić. Złuszcza skórę, żebym mógł jeść. Maszeruje nawet wtedy, kiedy śpię. Ale to nie wystarcza. Idę już zbyt długo. W pętli brakuje energii. Bezlitosne równania muszą się zgadzać. Coś trzeba poświęcić. Więc kombinezon zabiera moją rękę. Tlen, woda, białko, energia. To oznacza kolejne dni podróży. Przemy dalej. Kolejna ręka. Potem noga. Serwomechanizm cieknie, ale obciążenie jest mniejsze. Obwody wokół mojego pnia mózgu zabierają i stymulują funkcje ciała, uwalniając moją skórę, mięśnie i organy do konsumpcji. Malutcy maszynowi chirurdzy przycinają, wycinają, jedzą. Potem przenoszą się na moją twarz, na policzki, nos, uszy, język i w końcu na oczy. Więc nigdy się nie dowiem, czy dotarliśmy do domu.